45 minut. Czerwony szlak. No, stary grat. Kiedyś byłaś za mała. A dziś spróbujemy zaatakować ten czerwony szlak. No nie będzie łatwo. Pierwszy kawałek za nami. Idziecie? No tu jest trochę lepiej. I cykady. Jak na razie nie ma tragedii. Mam nadzieję, że kobita wytrzyma. O córkę się nie martwię. Mama, dajesz rady? Ty nie? Właśnie powiedziałem, że o ciebie się nie martwię, tylko mamę. Mamy kawałek lepszej drogi. Zgubiłem ludzi. Twierdza coraz bliżej. No, mamy prawie połowę drogi za sobą. Trochę ciepło jest, ale mam nadzieję, że wszyscy dadzą radę. Nie powiem, trochę męczący szlak, ale nie poddajemy się, idziemy dalej. Gdzieś tu już twierdzę widziałem, coraz bliżej. Tu widać jej kolejną część. I właśnie tam zmierzamy. Już prawie jestem! Trochę przesadziłem z tym odcinkiem, za szybko podszedłem i ledwo oddycham, ale widoki przepiękne. Zachód słońca, a tam już widać twierdzę. I gdzieś tam słyszę, już mój team idzie. Chwilę na nich poczekać. Niestety córka ma krótkie nogi i kondycję, wydolność 7-latki, ale daje radę powoli, powoli. Pięknie. No i to już będzie na pewno ostatni odcinek. Czekam na załogę. A tu już mamy twierdzę. Jeszcze trochę wspinaczki. I będziemy na górze.
Do następnego. Jestem. Hard, easy. Ale my całe życie na hardzie. This way. O, ale piękny widok. Nie ta twierdza, tylko z drugiej strony Adriatyk, już wam pokazuję. No cudownie. Jest elegancko. O, słyszę gdzieś moich. Halo, halo! Pięknie. Trochę jeszcze nie zostało, ale widzę, że misja będzie zakończona z sukcesem. Cieszę się, że was widzę na samej górze. Zaraz wam powiem, jak wejdziecie na górę. Choć parówko, jestem bardzo dumny, bo myślałem, że już nie dasz rady. Idź sobie tutaj. No i tu się nie wychylaj, chodź tutaj sobie. Tu sobie, chodź tu obok. A jutro popłyniemy tam gdzieś. Gdzie popłyniemy? Tam jest brać, a my popłyniemy za nią na chwar. Statkiem? Promem. A promem, czyli... Ferry. Statkiem, co może... Całe auto zabierze, tak. Aha. O, to fajnie. Może znów będą delfiny, tym razem nie przegapię ich. Stamtąd gdzieś przyszliśmy. Tam jest parking i rzeka Cetina. Dobra, wjeżdżamy. O, tu mamy widok na Omiś. No elegancko, jestem w swoim żywiole. Pięknie. Ktoś ma lęk wysokości? Ale widoki są ładne. Najlepsze. Mama! No i mamy widoki przepiękne. Nie boisz się, ty nie masz lęku wysokości. Nie ma mama. Tylko mama ma. O! Możemy tutaj sobie odpocząć. Na ciebie idealna miejscówka. O, mama pierwsza się pcha.
lękiem wysokości. To ja. Ty druga? Mama już tam zarywa. Ja się tu przecisnę. Z tym plecakiem zmieszczę się, dobrze, że schudłem. No jeszcze chwilę poczekamy, będziemy mieli zachód słońca za górę. No i można śmiało powiedzieć, że kolejna twierdza zdobyta. Teraz zostało tylko zejście na dół. Będziemy szli w stronę zachodu słońca i mieli ładny widok. Do widzenia! Do widzenia, ciao! Twierdza Stary Grad zdobyta. Lecimy dalej. Nie ma ludzi, idziemy. Poszli z szlakiem Easy. Na pewno chcecie iść na hardzie? Tak. Hard idziemy. O. Idziemy hard, to mi się podoba. Dobra, stop, wodę, nie? Chcieliście hard, to macie hard, tu będą zjazdy. No ciebie tak nie przeniosę. To ci się podoba? To jest... Uuuu! A idziemy jeszcze do miasta, czy nie? Spokojnie, po kamieniach. Najpierw zejść. Jak po drodze zginiemy, to po co o tym rozmawiać, co będziemy robić później? Czarny humor każdej porze. Stawię nogi tu obok mnie, dlatego. Ciach. Super, teraz tu. Dlatego niżej, ale nie skacz, tylko normalnie. O, słyszałeś? Tak jak pan mówi, nie masz skakać na kamienie, tylko masz schodzić. Krok po kroku. O, ten odcinek jest trochę łatwiejszy. Sypią te kamienie niestety. Same chciałeś się wracać hardem. Musimy powoli iść. Mamy tę zimę. Jeździmy po tych kamieniach.
nigdy nam się nie spieszy. W ogóle nigdy. Dawaj. Powoli, powoli. Co? No ciężko. Było napisane, że dla dzieci ciężki szlak. Po 10 minutach miałaś taką twarz, jakbyś już nigdzie, nigdzie nie poszła nigdy. Nie, jakbym już zemdlała. Jakbyś miała zemdleć. No to dla ciebie za duży wysiłek, masz za krótkie nogi. Ja tu ledwo kroki nieraz stawiam, takie wysokie kamienie są. O! Dobrze. Ja, tata ma dobry balans. Teraz sobie poczekamy, napijemy się. A ja po tym drzewie wejdę. Czekaj, zatrzymaj się. Masz aparat? Zrób mi zdjęcie. Jezu, ja mam włączoną kamerę, ja tu wchodziłem. Nie widziałem, okej. Nie chciałbym tu spaść. Muszę się odwrócić. Och, ciężko się odwrócić na tym pieńku. Jak co, to sami dacie radę wrócić? Dacie radę sami wrócić? Dobra, żartuję, schodzę. Jezusa, nie wołaj. O kim? O, cześć. O, słychać motory. Słychać miasto. Czyli jesteśmy coraz bliżej. O, jakaś wiadomość mi przyszła, internet wrócił. Mamy zasięg. O, to by było bolące. Tylko bardzo na kamieniu. Na kamieniu tyłkiem. Mama, ja mam sandały w aucie. Buty na przebranie. A ja chyba nie, ja mam wykrywacz. Widziałaś to? Nikt nie upadł. Nie mieliśmy kontaktu z ziemią. Ja z telemarkiem i Tosia to samo. Pięknie. To się nazywa odpowiedni balans. Jakaś spiżarnia była. Nic tam nie było. Zostałem tam, nie zalukał. Myślałem, że dalej idzie. Powoli, powoli, powoli. Bez wypadku do samego końca. Pięknie jesteśmy. Warto było, nie? No oczywiście. I teraz pocałować. Idziemy pocałować. Sportpizza. 45 minut. Stary grad, polecamy. Polecamy, Tosia? Stary grad ze Zwomisiu? Tak. Siedmiolatki dadzą radę. Omiś, stary grad. Właśnie tam, tam byliśmy. Na samym szczycie. Dałaś radę, podejść. Brawo ty. Do następnego. I za to jest właśnie nagroda.